Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale, w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na filmik, w którym pokażę Wam co ciekawego słuchać w ogrodzie, pospacerujemy, pokażę Wam giga, mega rozsadę pora oraz kilka ciekawostek oraz opowiem o rozdaniu. A jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć, jestem Basia, na moim kanale dowiecie się jak w łatwy i prosty sposób można rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym, gotowaniem oraz DIY. Ten film nagrywam na przestrzeni tygodnia, więc będziecie widzieć kilka różnych urywków z różnych dni, więc... Żebyście się nie zdziwili, że będzie różna inna pogoda. Jak widzicie, teraz pokazywałam wam czosnek niedźwiedzi żebym nie pomyliła nazwy, tak? Już startuje od dłuższego czasu ma piękne listki. Ja jak widzicie, zrywam trawę dla moich pań drogich, które wam za chwilkę pokażę, jak się mają. Co do czosnku niedźwiedziego, to jest odcinek dedykowany na moim kanale. Bardzo wam go polecam, bo jeszcze jest czas, żeby go wsadzić sobie zakupić czy zaplanować, gdzie byście go Mogli mieć i czy w ogóle u Was w ogrodzie może rosnąć. Jest to bardzo fajna roślina, naprawdę bardzo smaczna, bo już próbowałam. Powiem tak: skala ostrości ja ostrego nie lubię. Dla mnie jest dobry, troszkę inny w smaku niż zwykły szczypiorek, ale naprawdę przepyszny. Faktycznie czuć czosnek. Więc wiadomo, nie każdemu smak podejdzie, ale do takich sałatek, surówek wiosennych idealnie się sprawdzi, bo pamiętajcie, że ten czosnek mimo wszystko jest dość krótką rośliną. Co mam na myśli? Chodzi mi o to, że wyrasta dość wcześnie wiosną, ale też bardzo szybko zamiera. No i wiadomo, ponownie na wiosnę w kolejnym sezonie się pojawi, więc szybko zjadamy, mrozimy, ewentualnie suszymy. Ja tego czosnku na razie mam bardzo mało, oj bardzo, ale on się szybko będzie rozrastał. Nie jest wyplewiony, jak widzieliście. No, ma warunki, bym powiedziała, bardzo, bardzo kiepskie. Mimo wszystko, daje radę. Trochę o niego zadbam. Postaram się go nawieść, troszeczkę wyplewić, ale myślę, że da sobie radę. Da sobie radę. Troszkę pewnie tym ucierpi. Ale da radę. Wiadomo, on jest rośliną cebulową. Przez cebulki się będzie rozmnażał, więc zobaczymy, jak w przyszłym roku. Jak widzicie, ogród jeszcze śpi. Ale to jest nagrane na samym końcu marca będzie nagranie również i z początku kwietnia tydzień różnicy tak jak wspominam, a ogromna ogromna różnica jeżeli chodzi o wiosnę, o to co zrobiłam w ogrodzie, więc naprawdę będzie dzisiaj dużo dużo ciekawych rzeczy. Idę teraz do moich kurek. Kurki na szczęście mają się dobrze. Jest, są już z nami ponad miesiąc. Zobaczymy, kiedy zaczną się nieść, jak to mówią, czyli kiedy zaczną nieść pierwsze jajeczka. No, zobaczymy. Liczę, że prawdopodobnie w kwietniu. Ja im tutaj zbieram trawkę. Oczywiście to jest nie całość, to jest tylko, wiecie, część z tego, co dzisiaj będą miały. Jest dość brzydka dzisiaj pogoda, pada, więc na wybieg ich nie wypuszczam, ten drugi, bo jeszcze są takie troszkę, troszkę takie, te kurki, no wiadomo, mniejsze. Nie chcę, żeby mi się rozchorowały. Jest też dość chłodno dzisiaj, ale jak tylko wyjdzie słońce, to trafią na wybieg. Są zadowolone, jak widzicie, z kilka różnych ras. Co do ich nazw, no to nie, nie, nie ze mną na razie. Na razie nie wiem, nie za dobrze się na tych rasach znam. Są piękne, naprawdę wyglądają ślicznie, mówię Wam, przecudowne zwierzęta. Bardzo się cieszę, że są w końcu z nami i naprawdę mają się dobrze. Będę jeszcze o nich filmik na kanale będę nagrywać, więc będzie. Teraz przechodzimy do agrestów, porzeczek i innych roślin, które mam na jednej z moich działek. Na razie to wszystko jeszcze startuje. Ale już nie niebawem będą przepiękne, myślę, że kwiaty, a potem owoce. Jak widzicie, tutaj mamy e, agres, który przycinaliśmy wspólnie razem, wypuścił mnóstwo, mnóstwo nowych pędów, na których nam najbardziej zależy, bo one w tym roku urosną, a na przyszły rok wydadzą plony. Pamiętajcie, że przycinanie jest ważne zarówno porzeczek, borówek, no wszystkich drzewek, krzewów owocowych jest bardzo ważne, ważne jest zaznajomienie, zaznajomienie się z tym na których pędach owocują dane rośliny, czy na jednorocznych, czy na przykład na wieloletnich, bo to też różnie z tym bywa. Tutaj jest moja wieżba smocza. Ona jest przepiękna, ale została zjedzona przez niestety sarnę. Jak widać, Widać specyfikę tej rośliny, więc na spokojnie możecie zobaczyć, jak to kiedyś będzie wyglądać, ale na razie ręce opadają. No, nic, niestety nie ogrodziło, nie ogrodziłam jeszcze tej rośliny, nie ogrodziłam całej działki, więc wyszło jak wyszło. Wychodzą roślinki cebulowe. Myślę, że tak pod koniec tygodnia będą już zaczynały pomału kwitnąć. Jest ich naprawdę tutaj mnóstwo, co mnie bardzo cieszy, bo już obawiałam się, jak mam być szczera, że wszystkie te cebulki albo zostały zjedzone, albo zgniły. Więc jedno z dwojga, ale na szczęście myślę, że tak 80% roślin, które wsadziłam, przeżyły zimę, przezimowały i wyrosły. Jestem troszeczkę zawiedziona, że nie więcej. Ale ja, mi, ale ja się cieszę, naprawdę się cieszę. Wiem, że się one rozrosną i dadzą, yy, wiecie, jeszcze będą ładnie wyglądać nie w tym roku, to w kolejnym. Tutaj są moje kolejne porzeczki, pięknie się już yy, zielenią. Mają kwiaty, na razie jeszcze malutkie, nie za bardzo je widać na nagraniu, ale będzie dobrze. Teraz wiadomo. Końcówka tygodnia, pokażę Wam, jak się mają moje krzewy owocowe. W drugiej części ogrodu to będą borówki, jagody kamczackie. Jak widzicie, jak widzicie borówki zaczynają pomalutku kwitnąć, co mnie bardzo cieszy. Na szczęście, w zasadzie, żadna z borówek nie ucierpiała podczas mrozu w tej zimy, co mnie cieszy, bo było naprawdę zimno, a nie były roślinki okryte. A pokrywa śnieżna taka nie zawsze była ładna, nie zawsze była duża. Tutaj jest jagoda kamczacka. Jagody kamczackie kwitną jako pierwsze, owocują jako pierwsze w ogrodzie, no i są zielone jako pierwsze. Wszystko takie pierwsze, więc też ładnie wyglądają. I tu jest druga jagoda kamczacka, i ona jest nie do końca taka ładna zielona, bo po prostu jest to inna odmiana. O tym musicie pamiętać, że są różnice. Pomiędzy poszczególnymi odmianami, tutaj jak ze wszystkim. Tutaj mamy trzmiela, pięknie sobie lata i zapyla, co mnie bardzo cieszy, bo ostatnio niewiele tych pożytecznych owadów w ogóle widzę. Pewnie gdzieś się ukrywają, też nie zawsze jestem w ogrodzie w odpowiednim momencie, ale są, więc owoce będą. Tutaj jest kolejna jagoda kamczacka, tutaj jest kolejna. Jak widzicie, każda wygląda inaczej. <laughs> nie wiem, czy to. Dobrze, bo jest różnorodność, ale tutaj są trawy, to są ostnice. Będziemy jeszcze je przycinać. Poczekam jeszcze chwilę, poczekam. Kwiecień, plecień, marzec był straszny, więc tutaj jest roślinka, którą wysadziłam ze swojego wazonu. Trochę oklapła, bo nie była przyzwyczajona do światła i tak dalej. Tutaj jest rabarbar. Szczerze, i oczywiście już podsypany obornikiem, bo już część nawoziłam roślin w ogrodzie. Zaprzestałam trochę tego eksperymentu z wiaderkiem, bo przyszedł mróz i nagle ten barbary padł, z zmarzł to jakoś tak wyszło, może w przyszłym roku. Tutaj jest ta giga rozsada pora. Mówię Wam, nie spodziewałam się, że ponownie, bo w przyszłym roku też był ten por, ponownie ten por pięknie wyrósł i ja go wykopię całego. I na spokojnie rozsadzę. Potem wam pokażę, jak to wszystko wyszło. Niech tylko wezmę łopatę. Tutaj oberwałam kwiatostan rabarbaru. Jeżeli wasz rabarbar kwitnie, to nic się nie dzieje. Można go jeść nadal, ale pamiętajcie, żeby te kwiatostany urywać. Jeżeli nie zależy Wam na nasionach ani na kwiatach. Tylko chcecie cieszyć się ładną rośliną, bo to jest ważne. Tutaj są moje budleje. a takie te budleje piękne, że aż szkoda słów. Nawiozła je, podlejemy, zobaczymy, przeżyjemy. Nie wiem, co z tego będzie. Tutaj jest mój, moje przedszkole, mój rozsadnik. Na chwilę obecną rośliny mają się dobrze, zaczęły puszczać listki. Wiadomo, nie wszystkie, ale. To, że roślinka dana puszcza listek, nie znaczy, że ma już system korzeniowy. Tutaj jest seller, który przezimowa, w gruncie. Jestem ciekawa, czy wypuści od razu pęd kwiatowy, czy jeszcze chwilę poczeka. No i to moje przedszkolaki. No to, jak wspominałam, listki są, widać, że te roślinki żyją. Tylko teraz czekamy do jesieni na Systemy korzeniowe. Umyślę, że u będą one wcześniej, ale jeszcze nie ruszamy. U pozostałych trzeba czekać. No to jest jedyna opcja, czas. Dajmy im czas. Teraz, gdzie by was tu zaprowadzić? No, jak widzicie, nie wiem tam kątem oka mogliście zobaczyć, że truskawki są wyściółkowane, pewnie Wam jeszcze pokażę. Był filmik na kanale. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, no to zachęcam do obejrzenia. Na pewno tutaj jest y, moja ta lawenda. No, chyba zmarzło wszystko i nic z tego nie będzie. Kupiłam wtedy trzy. Kupiłam wtedy trzy różne roślinki. Ta widzę, budzi się do życia. Wypuszczę nowe listki zielone. Ta nie wiem, trochę nie widać. Może potrzebuje czasu, ale czasu to ona już nie ma. No więc zobaczymy. No tak jak widzicie moje truskawki pięknie wyściółkowane słomą, super. Na razie tutaj widzicie pręty, ale to jest jedyna skrzynia z prętami, ponieważ tutaj było dużo ziemi i ta słoma nie miała gdzie się tak naprawdę zatrzymać. Jak widzicie tu w tej skrzyni już prętów nie ma. Są też nowo wyściółkowane ścieżki, tutaj mam poziomki, które są przycięte, nawiezione, poziomek nie będę ściółkować, wyściółkowałam tylko truskawki. Idziemy dalej, idziemy. To jest pomocnik, ale pomocnik na szczęście śpi, więc nic, tylko szybciutko coś nagrać, coś porobić, żeby wam pokazać. Moje szczęśliwe kurki, zadowolone. Jak widzicie, biegają, fruwają, mają się jeszcze dobrze albo już dobrze. Tutaj jest ziemia, która została nawieziona ostatnim czasem, i tutaj będzie nowe nasadzenie, a mianowicie planuję tutaj posadzić. W zasadzie sensie wysiać kukurydzę. Ostatecznie co wyjdzie, to zobaczymy. Tutaj mam te moje piękne borówki amerykańskie, których kiepsko widać, ale są. Rosną, są, pomalutku się zielenią, będą kwitły i mają nową ściółkę. Jeżeli nie zauważyliście, brakuje jeszcze tych trocin, ale będą. Tutaj są skrzynie, w których jest marchewka, tam jest groszek, cebula. Tam jest właśnie groszek, cebula, wszystko już jest na kanale nagrane. Muszę sobie obejrzeć, jeżeli jeszcze czegoś nie macie wysianego, no to ja zachęcam. Nawet jeżeli macie, to nawet z ciekawości zachęcam, bo tam wiele ciekawych informacji, sposobów, metod itd. itd. Więc przykryte jest to, ponieważ ogranicza to parowanie, trochę jest cieplej w nocy i też kotki nie chodzą. A tak naprawdę to te kotki, to tak numer jeden bym powiedziała. Zresztą bym sobie dała radę, a z kotkami już nie za bardzo, więc polecam. Jeżeli macie też na przykład ptaki czy inne szkodniki, też polecam okrywanie. Tutaj jest grządka, w której zaczyna rosnąć sałata. Będę chciała tutaj posadzić, nie wiem, może znowu kalafiory, brokuły czy coś innego. No zobaczymy. Tutaj są kolejne drzewka. Myślę, że. No, na razie kwiatów nie ma, ale żyją po zimie, co jest najważniejsze. Tutaj jest gdzieś bez, lilak tak zwany. O, nawet żyje, super, ma jakiegoś pąka tam. O, tutaj pięknie już listki są. No, pięknie się rozkrzewił ten, cieszę się bardzo, bo mi na tych drzewach bardzo, bardzo zależy, bo uwielbiam ich zapach. Jeżeli wy też, to piszcie w komentarzu, czy macie w ogrodzie, tutaj mamy stokrotki. Nie pomyliłam nazwy, co nie? Stokrotka chyba. Pięknie wyglądają w trawniku. Na razie tutaj trawy nie będę kosić. W tym miejscu, jak widzicie, w innych miejscach już jest koszona i porzeczki. Jak widzicie, porzeczki też po malutku zaczynają kwitnąć. Super, będą też dość szybko owocować. Tutaj są porzeczki czerwone i też wypuszczają przyrosty od dołu, na czym nam bardzo zależy. Tak jak wspominałam wcześniej przy agresji. Tutaj są troszkę starsze te roślinki, więc przydadzą się im nowe pędy. Przydadzą się właśnie, żeby tutaj o. Ważna informacja, jest taki dziwny listek i często, w zasadzie zawsze praktycznie zdarza się, że pod takimi przebarwionymi listkami na czerwono są mszyce. Sprawdzajcie, idźcie sprawdzić, czy u Was mszycy nie ma. Jest filmik z poprzedniego roku, gdzie pokazuje 10, może więcej metod naturalnych na zwalczanie mszycy. W tym roku pewnie pokażę jakieś inne ciekawe, kolejne, więc oczywiście zachęcam do subskrypcji mojej yuki. Na, na razie mają się dobrze. Do kwitnienia im daleko. Więc zobaczymy, jak, yy, jak będą. I czy wszystkie, czy tylko część. Tutaj jest malino jeżyna. Czy malina bezchodzowa? Ja słone dalej nie wiem. Nie wiem. Wybierzcie sobie nazwę sami. Ale jedna i druga roślina jest super. To jest. No nie wiem. Malino jeżyna, bo ten. No, chyba tak. No nie I też zwykła malina, jak widzicie. Ale pięknie wszystko rośnie, więc super. Tutaj, jest, tutaj są grządki z cebulą oraz z czosnkiem. Też ładnie rosną, naprawdę. Troszkę przeplewiłam, więc widać. Tutaj są truskawki, ten rozsadnik, który sobie tutaj stworzyłam. No i jak widzicie, taki rzut. Szybki z dalsza. Trawa jest już wykoszona po części, niezbyt ładnie i niezbyt dobrze, ale to jest do poprawienia. I teraz przechodzimy do grządek podwyższonych. No, na razie za wiele się tutaj nie dzieje. Rosną chwasty, rośnie czosnek, tam jest cybula dymka, są truskawki, no i nowość. O, jeszcze są selery z tamtego sezonu. Powiem wam szczerze, że matko, co ja z tymi selerami w tym roku mam z rozsadą, to jeden Pan był wie. Naprawdę, nie wyros, nie, nie rosną, nie, bo jak kiełkują, to już potem padają. A, mówię wam, y, cyrk w tym roku, cyrk. Ale wiecie co? Jest jedna y, rzecz, którą zmieniłam. Wzięłam te rozsady swoje, te siewy y, selerów z... Okna południowego na północne i dużo lepiej się mają. Naprawdę jestem zdziwiona, ale tam było słońce po prostu za mocne, zbyt szybko zimia przesychała, mimo wszystko co ja robiłam. I wychodziło, jak wychodziło. Tutaj są maliny. Łatnie zaczynają startować, zaczynają rosnąć, wypuszczają nowe pędy, bo jedne maliny rosną na pędach dwuletnich, inne na tegorocznych przyrostach. Więc super, jest coraz bardziej zielono, co mnie cieszy. W niedzielę zapraszam Was na filmik o rozsadzie. Oj, tam to się dopiero podziało. Nawet, nawet nie uwierzycie, co się podziało. Nic nie powiem dalej, ale. No, zapraszam, pośmiejecie się. Zapraszam. I możecie być też zdziwieni. Ja byłam. Tutaj są te moje truskawki, i tutaj są. Jest grządka z rododendronami i azaliami. I tak, ja wiem, to jest za gęsto, bo to nie jest w celach dekoracyjnych, tylko w celach, aby miały, aby przeżyły. Tak, to muszę tak nazwać, aby przeżyły. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest tylko chwilowe ponieważ nie ma miejsca w ogrodzie w miejscu docelowym na razie więc posadziłam tutaj. Wygląda jak wygląda. Wiem, że kilka będzie kwitło tych kwiatuszków. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Tutaj truskawka, która gdzieś tu się za mocno przykryła, ale to nic, damy radę. No i tutaj są kolejne trzy albo cztery, cztery chyba roślinki, no. Jak widzicie połąki kwiatowe są, więc powinny być i piękne. Kwiaty. No, zobaczymy też za blisko, to też jest chwilowe. Naprawdę. Powiem Wam tak, wspominałam o tym rozdaniu, więc dla subskrybentów mojego kanału, dla osób, które są aktywne, będzie rozdanie w najbliższym czasie. Myślę, że rozstrzygnięcie będzie na 5000 subskrybentów, więc to od Was zależy, jak szybko będzie. Co będzie nagrodami, to jeszcze wszystko w praktyce będziemy. Ustalać. Na pewno będą nagrody ciekawe dla osób, które interesują się ogrodem, ogrodnictwem. Więc zachęcam do subskrypcji, zachęcam do lajkowania, komentowania. W tym odcinku to wszystko. Trzymajcie się ciepło, cześć.